Dzień dobry, jestem Paulina Pałosz-Dikaty, jestem psychologiem, psychoterapeutą, pracuję w klinice Psychomedic i chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o terapii grupowej, o tym czym jest i o jej zaletach. Jedną z najpowszechniej stosowanych metod terapeutycznych w Europie jest tak zwana analiza grupowa, czyli psychoterapia zorientowana psychoanalitycznie, a w niektórych krajach, jak na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Norwegii, jest w ogóle najpowszechniej stosowaną techniką pracy grupowej. Czym więc ona jest i jak ona wygląda? Taka sesje pracy grupowej zazwyczaj odbywają się w około 8-osobowych grupach. Trwają zazwyczaj 90 minut i prowadzi ich jeden bądź dwóch psychoterapeutów. One są zazwyczaj trwają kilka lat, no bo to jest też, aby dojść do jakichś rzeczywistych zmian, terapia wymaga kilku lat. Zadaniem terapeuty analityka jest wykorzystanie tworzącej się więzi w grupie do, żeby ta więź umożliwiła uświadamianie sobie tego, jak wyglądają nasze relacje, jak one się przekładają na relacje w grupie. Idea jest prosta, to znaczy grupa mówi akurat o tym, co ich zajmuje i opiera się to na swobodnej rozmowie, na wymianie myśli. Ważne są interakcje, jakie się odbywają między członkami grupy oraz procesy, jakie zachodzą w grupie na tu i teraz. Osoby po prostu się dzielą swoimi przeżyciami, swoimi myślami i skojarzeniami. Czemu ona jest w ogóle taka popularna i czasami wręcz jest uważana za skuteczniejszą od psychoterapii indywidualnej, zwłaszcza jeśli wsparcie i uczenie się o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia. Istotą jest ujęcie człowieka jako istoty społecznej. Być może część z Was czytała taką książkę Eliota Ransona, Człowiek istota społeczna, o społecznych zachowaniach człowieka. Rzeczywiście ten tytuł jest sednem sprawy. Nasza osobowość kształtuje się od początku w jakimś środowisku. Tym pierwotnym środowisku, w którym się nasza osobowość kształtuje, tym pierwotnym środowiskiem jest rodzina. Chłoniemy to, co rodzice do nas mówią, jakie nam emocje przekazują, jakie mają oczekiwania wobec nas, jak wyrażają potrzeby, czy odpowiadają na nasze potrzeby. Uczymy się też od nich tego, jak funkcjonują relacje, jakich przeżyć dostarczają. I wszystko to potem rzutuje na dalsze relacje w naszym życiu. No i to jest ta pierwotna nasza grupa. Dalej idziemy do przedszkola, do szkoły, mamy grupy rówieśnicze, zakładamy własne rodziny. Także żyjemy, całe życie żyjemy w jakichś grupach. No i ta grupa terapeutyczna jest jedną z takich właśnie grup, w których funkcjonujemy na co dzień. Do tego w grupie terapeutycznej członkowie grupy mają zawsze tendencję do odtwarzania relacji z ludźmi takimi, jakie one są też poza grupą. Dzięki temu można się przyglądać tym wzorcom relacji i je zmieniać. Dowiadywać się, co takiego jest, że one tak, a nie inaczej się w życiu układają. W grupie terapeutycznej odzwierciedla się nasz układ relacji rodzinnych. W grupie mamy postacie autorytetów, czyli rodziców, mamy rówieśników, czyli rodzeństwo i związane z tym emocje, zarówno pozytywne, takie jak nie wiem, podziw, zainteresowanie, jak i negatywne, wynikające ze zazdrości i rywalizacji. Wszystkie te emocje i zjawiska pozwalają przyglądać się sobie i swoim relacjom z innymi. Na przykład pacjent może czuć
lęk wobec terapeuty. To, co się w grupie dzieje, pozwala mu uświadomić sobie na przykład, że pierwszą osobą, której bał się w życiu, był jego własny ojciec. I że to wpływa na to, jak często on się boi różnych ludzi, w tym zwłaszcza postaci autorytetów. Inna pacjentka z kolei może tego samego terapeutę postrzegać jako nieobecnego i niezajętego jej sprawami, a nie sprawami innych osób w grupie. Potem się okazuje, że miała również matkę, która zawsze była zajęta swoimi sprawami i nie widziała jej tak naprawdę i jej potrzeb. Inny pacjent z kolei z grupy może mieć poczucie, że terapeuta pociąga za sznurki jak marionetki i manipuluje wszystkimi, co też może odtwarzać jakąś postać rodzicielską, która gdzieś zawsze z dystansu kierowała jego życiem i nie pozwalała mu korzystać z życia tak, jak on chciał. To wszystko się dzieje oczywiście dopiero wtedy, kiedy grupa poczuje się bezpiecznie. Na początku każdy z Was w grupie złożonej z obcych osób będzie czuł się niepewnie. Nie będzie mówił o swoich najintymniejszych sprawach najczęściej. I dopiero po jakimś czasie, kiedy ten poziom bezpieczeństwa wzrośnie dzięki temu, że spotykamy się regularnie, że terapeuta czuwa nad tym i że w miarę poznawania siebie oczywiście poziom bezpieczeństwa i więź się rodzi, wtedy można osiągnąć poziom spójności i wtedy grupa staje się spójna. Najpierw przechodzi przez fazę zależności, potem przez tak zwaną fazę kryzysu i buntu, a dopiero potem wchodzi w fazę współpracy. Wtedy rzeczywiście czujemy wszyscy, że grupa jest spójna. Ta spójność jednak nie oznacza wcale, że członkowie grupy są w stanie dzielić się emocjami pozytywnymi. Spójność na pewno oznacza, że członkowie grupy czerpią siłę z bycia w grupie. Czują, że sesje terapeutyczne są dla nich atrakcyjne. Natomiast to oznacza również śmiałość i wyrażanie emocji negatywnych. Tu chciałabym na to zwrócić uwagę, ponieważ zdarza się, że osoby zaczynają być przestraszone wtedy, kiedy w grupie pojawiają się w nich samych bądź mówione przez innych takie emocje negatywne, czy takie myśli na przykład o chęci o przerwaniu terapii, takim poczuciu, nie wiem, rozczarowania terapeutą, o tym, kiedy się że pojawiają się w ogóle jakieś trudne emocje. Rzecz w tym, że te emocje są naturalną rzeczą, we wszystkich naszych relacjach się pojawiają i właśnie ujawnianie ich pozwala to je przepracować. Podam taki przykład na przykład, że często pacjenci na początku boją się ujawniać własnej złości. W miarę trwania grupy, wzrastania poczucia bezpieczeństwa, spójności pozwalają sobie na wyrażanie złości, zaczynają akceptować wyrażanie złości i okazuje się, że ta złość nie musi być wcale niszcząca dla relacji, ale budująca dla obu stron. Teraz chciałabym jeszcze opowiedzieć o paru takich błędnych wyobrażeniach wobec grupy i takich obawach, z jakimi się spotykam w swojej pracy, kiedy osoby się zastanawiają, czy skorzystać z pomocy grupowej. Jedną z takich obaw jest to, że kiedy wejdziemy na grupę, przestaniemy kontrolować siebie i przestaniemy mieć możliwość kontrolowania tego, o czym mamy mówić. Że na przykład są obawy, że trzeba będzie mówić i ujawniać te rzeczy, których nie chcemy, których się wstydzimy. Innym przekonaniem jest takie, że terapia grupowa jest mniej skuteczna od terapii indywidualnej, ponieważ skuteczność jest wprost proporcjonalna do ilości czasu, jaki terapeuta poświęca pacjentowi. Jeszcze innym takim błędnym wyobrażeniem może być to, że kiedy jesteśmy w grupie osób, które mają, nie wiem, na przykład większe problemy od nas jeszcze emocjonalne, to nas jeszcze bardziej przytłoczy i że na przykład będziemy w większym niepokoju i będziemy mieli trudność zasnąć.
To są błędne wyobrażenia. Po pierwsze dlatego, że nikt nie jest w stanie zmusić drugiej osoby do mówienia o sobie rzeczy, o których nie chce. Cała grupa tworzy pewne normy grupowe i ma wpływ na przebieg sesji. Każda z osób. Ponadto to, co zyskujemy w psychoterapii grupowej, to jest to, że mamy nie tylko do czynienia relacja terapeuta-pacjent, ale że te właśnie interakcje z innymi członkami grupy mają dużo do wniesienia i dzięki nim jesteśmy w stanie tak dużo zobaczyć i tyle przepracować. Co do ostatniej tylko takiej obawy, że osoby, nie wiem, będą tam miały większe problemy, czy będą bardziej zaburzone emocjonalnie i to na nas źle wpłynie, no to też mówi się o tym, że zazwyczaj cała grupa jest zdrowsza niż pojedyncze osoby. I to jest siła, niezwykła siła grupy. Ponadto w grupie spotykamy osoby, które są członkami populacji, zwykłej populacji, czyli spotykamy tam osoby, z którymi mamy do czynienia na co dzień. I one nie są ani lepsze, ani gorsze. I one pozwalają nam się przeglądać w sobie jak w lustrze i badać siebie i swoje schematy relacji. Dla kogo jest w takim razie terapia grupowa? Większość osób, które trafia na terapię grupową, ma za sobą trudne, obciążające relacje rodzinne, które rzutują potem na dalsze relacje w życiu. Osoby, które mają doświadczenie odrzucenia przez grupę, osoby, które boją się pokazywać swoją potrzebę bliskości, które zamiast okazywać, nie wiem, i prosić o wsparcie, mają tendencję do wycofywania się z relacji, nie wiem, deprecjonowania grupy, czy osoby, które są po prostu w kryzysie życiowym, potrzebują wsparcia. Tak naprawdę niemal każdy może skorzystać z terapii grupowej, o ile ma poczucie, że praca na relacji jest dla niego czymś, z czego może skorzystać i ma motywację do pracy w grupie. Zachęcam tych z Państwa, którzy się zastanawiają nad grupą, zachęcam do rzeczywiście do skorzystania z tej formy pracy terapeutycznej. Ja przyznam się, jestem rzeczywiście entuzjastką tej formy pracy i niejednokrotnie widziałam ogromne zmiany, jakie wprowadzają w swoje życie uczestnicy grup i jak niezwykle dużo czerpią z tego, że mają tą grupę, a kiedy kończą, że mają poczucie, że mają tyle tej grupy i te wszystkie osoby w swoim sercu i że to jest dla nich takim rodzajem prezentem, który potem niosą dalej przez swoje życie i do którego mogą się odwoływać w momentach kryzysu. Te zmiany polegają na głównie to, co mnie jakoś ujmuje, to, że wzrasta zaufanie do ludzi. Wzrasta zaufanie do siebie samego i do ludzi. Często na początku ludzie się boją, że więcej usłyszą tam słów krytyki niż jakichś pozytywnych komunikatów albo że one nie będą szczere. Natomiast potem one rzeczywiście zostają jakoś w sercu i pozwalają iść dalej naprzód przez życie i te słowa od innych uczestników grupy często na koniec się okazują tak samo istotne jak tego jednego terapeuty w gabinecie, jeśli nie bardziej wartościowe, bo terapeuta jest również po prostu jedną z osób na grupie tworzącą tą grupę. Też takie poczucie, że to my stworzyliśmy tą grupę, które członkowie grupy mają pod koniec, też jest niezwykle budujące, że można stworzyć coś tak niezwykle wartościowego i długotrwałego. Grupa ma też tą swoją zaletę, że bardzo szybko
daje informacje zwrotne o tym, jak są osoby odbierane przez otoczenie. Ma to swoją niezwykłą wartość, zwłaszcza dla tych osób, które albo mają w ogóle mało informacji zwrotnych od otoczenia, ponieważ jakoś są wyizolowane i unikają ludzi, jak również dla tych, którzy mają jakiś nieadekwatny, nierealistyczny obraz siebie, ale nie do końca rozumieją, albo nie do końca rozumieją, no dlaczego, skoro oni są tacy, to coś im nie wychodzi, albo są odbierani zupełnie inaczej niż oni sądzą. Grupa da taki rodzaj informacji zwrotnej i informacji o tym, co takiego szwankuje. Żeby to jakoś bardziej zobrazować, to co grupa może dać każdemu z nas, podam taki przykład. Pacjenta, który miał 30 parę lat, miał niezwykle dobrą sytuację zawodową, finansową, miał też dom pod Warszawą gotowy do tego, żeby jakoś go dzielić z rodziną, natomiast też był lubiany przez otoczenie, natomiast to, czego nie był w stanie jakoś zrozumieć, to dlaczego nie udaje mu się nawiązać bliskiej relacji z kobietą, która byłaby na tyle poważna, żeby prowadziła do małżeństwa, czego deklarował, że bardzo chciał. Pacjent, kiedy zaczął opowiadać o tym, w jaki sposób nawiązał tydzień wcześniej jakąś relację z kobietą, która znowu się jakoś urwała, zaczął mówić o tym, grupa zaczęła się go wypytywać, ale dokładnie powiedz, no jak to wygląda, nie wiem, jak się spotkaliście, co mówiłeś. Okazało się, że pacjent, nie będąc tego świadomym, zrażał do siebie kobiety poprzez niezwykle kwieciste opowieści o sobie, które miały zachwycić ją i udowodnić jej, że on jest rzeczywiście warty tego, żeby ona się z nim zaangażowała w związek. Nie zdawał sobie jednak z tego sprawy i to mu grupa uświadomiła, pokazując mu, w jaki sposób on się zachowuje w różnych sytuacjach grupowych, że on często tym właśnie sposobem mówienia o sobie zraża. Dzięki temu, no parę miesięcy później poznał jakąś rzeczywiście dziewczynę i grupa mogła mu towarzyszyć no w takim procesie budowania relacji, która rzeczywiście doprowadziła do tego, że się pobrali. Powiedzmy sobie, jak wygląda taka kwalifikacja do grupy? Zanim w ogóle grupa ruszy, to jest taki proces zbierania i doboru grupy. Za ten dobór grupy odpowiada oczywiście terapeuta, który no, uważnie ogląda i sobie wyobraża, jak ta grupa może wyglądać i kto może być w tej grupie, tak żeby ludzie się byli w stanie dopasować i czerpać z siebie nawzajem. Proces zbierania grupy trwa zazwyczaj około 2-3 miesiące. Ten proces zbierania polega na tym, że terapeuta na konsultacjach indywidualnych omawia z osobą chętną do rozpoczęcia terapii grupowej jej obawy, omawiają to, na ile może skorzystać z tej grupy, na ile to jest grupa dla niej, sprawdzają wszystko razem, tak żeby obie strony i grupa i pacjent jakoś czuli się zaopiekowani i zadbani. Obecnie zbieramy w Psychomedyku grupę i trwa rzeczywiście nabór, także zachęcam każdego z Was do skorzystania z tej formy terapii, a jeśli macie jakieś wątpliwości, to po prostu umówcie się na konsultację indywidualną i wtedy dopiero przekonacie się, czy to jest rzeczywiście forma terapii dla Was, czy nie.